Dobra, jedziemy do przodu i do tyłu tak samo. I stop. Stop, luz ręczny. Przed ruszeniem, zaciągnąć ręczny. Przed ruszeniem musi pani się upewnić, prawda? Nie może pani pojechać tam. Co pani wiezie? Ludzi. Czyli najpierw musi pani popatrzeć lusterko, na żywca popatrzeć do tyłu i prawe lusterko, czy drzwi są zamknięte. Jeżeli pani sprawę pasażerów załatwiła, to dopiero pani patrzy lewe lusterko, prawe lusterko, lewe lusterko i tak. Proszę nie łączyć tych dwóch rzeczy. Najpierw sprawdzamy ładunek, czyli ludzi, a dopiero później rozglądamy się, czy my jesteśmy bezpieczni, bo to jest sprawa drugorzędna. Dobrze? I ruszamy teraz. Dwójeczka, ręczny, spojrzenie tu, tu, tu i dopiero po lustach i dopiero ruszamy. I teraz już wiemy, ile tego samochodu jest z przodu, więc nie musimy się obawiać. Jedziemy do tyłu. Czyli trzymamy tył, tylne koła jak najbliżej prawej krawędzi jest. Prawej krawędzi łuk. I teraz wyrównać sobie do linii, wyrównać, wyrównać. I teraz skupiamy się tylko już wyprostować kierownicę. Wyprostować kierownicę, ma pani wyprostować kierownicę, czyli tak. I teraz pani się skupia tylko na zatrzymaniu. Tam się nic więcej nie stanie, tylko lewe lusterko. Tam patrzymy, się nic nie zmieni. Liczba nie, najpierw w dużym lusterku, a później w lampowym. O, i teraz dopiero dojeżdżamy do lampowego. Tak, Ziku. Będziemy już wiedzieć, o co chodzi? Czyli pierwsze, zatrzymanie tu nie dalej niż metr. Dwa, jazda blisko tych, blisko prawej krawędzi. Za blisko? Podjeżdżam? Dobrze. I trzy, zatrzymanie tyle za linię. Leciutko popuścić i wcisnąć, wcisnąć. O, i teraz jeszcze raz popuścić. Popuść. Jeszcze popuścić. O! I teraz idzie. Łuk jest jedynym manewrem, czyli jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, w którym nie używamy kierunkowskazu. W pozostałych manewrach używamy kierunkowskazu. Na egzaminie zawsze jedziemy na światłach, to wie pani o tym, i zapiętymi pasami, a tego pani nie wie. Czyli te wszystkie manewry, które pani teraz wykonała, byłyby niezaliczone z powodu nieprzygotowania się do jazdy. Wyprostować kierownicę. O, i teraz wyprostować już ją. Nie, pani ma do góry nogami. Wyprostować w lewo, pół. O, właśnie. I teraz równiutko patrzymy tylko na linię, żeby zatrzymać się w odpowiednim miejscu. Jeszcze, jeszcze. W tym manie też nie było pasu, więc ja też takiego na wyponie. Zdjęcie sobie. I zatrzymać się. Dobra. Teraz już wiem. Proszę luz ręczny.
I zapiąć pasy, otworzyć drzwi, a ja ustawię do następnego manewru.